magnetycznej do szkoły nie dostaną się żadni nieproszeni goście. Nasza szkoła jest wyposażona również w plac zabaw dla dzieci z klas 0 do 3. Spędzając tutaj długie przerwy, gdy patio i oba boiska są zajęte. W naszej szkole znajduje się również sklepik, niegdyś prowadzony przez panią Mariolkę, zarządzany teraz przez Piszoty. Nasza szkoła posiada również salę gimnastyczną. Gdzie uczniowie naszej szkoły mogą się wybiegać podczas WF-u? 3, 2, 1. Nasza szkoła posiada również salę, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Cała jedna ściana naszej szkoły poświęcona jest absolwentom. Od rocznika 1999 do rocznika 2017. Odnoszą bardzo wiele sukcesów, zarówno w sporcie, jak i w nauce. Nasza szkoła posiada również bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę. Znajdziemy tutaj książki dla dzieci, młodzieży, a nawet dla dorosłych. Mój własny kącik. Nazywa się on pokojem nauczycielskim i jest jak na razie niezdobytą twierdzą dla uczniów. W naszej szkole pracują również trzy bardzo ważne osoby. Logopeda, psycholog, jak i pedagog. Uczniowie z małymi trudnościami mogą się do nich zwrócić o pomoc. Co panią skłoniło do przyjścia do tej szkoły i rozpoczęcia tutaj pracy? Tak naprawdę trafiłam tutaj dzięki pani Agacie Gerard. Ale od razu poczułam atmosferę tego miejsca. Być może dlatego, że mam sama na imię Urszula. I myślę, że gdzieś ta opatrzność patronki tutaj zadziałała. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, co według pani z tej szkoły takiego magicznego, co tworzy tą atmosferę? Bez kozery, słuchaj, powiem, że to są uczniowie. Ich uśmiechy naprawdę napędzają mnie do działania. Bardzo dziękujemy za ten, no, krótki, bo krótki wywiad. Ale treściwy. Ale treściwy, dokładnie. Dziękujemy. Jak pan tutaj trafił do tej szkoły? Jaka jest pana historia? Historia zaczyna się na czwartym roku studiów, kiedy miałem zajęcia z naszym obecnym dyrektorem. Wtedy pan dyrektor Tomasz Karolak prowadził zajęcia na uniwersytecie. No i po kilku godzinach lekcyjnych czy tam wykładowych porozmawialiśmy po zajęciach i tak się zdarzyło, że trafiłem tutaj na lekcję próbną w obecności trójki dyrekcji. Wtedy nie wiedziałem, że dwójka z lekcji z matematykami. Jak się dowiedziałem, to troszkę było bardziej stresująco, ale ogólnie lekcja się udała. No i po dwóch czy trzech tygodniach dostałem informację, że jestem zatrudniony tutaj. No, bardzo ładnie. Proszę mi powiedzieć, co panu się podoba w tej szkole? Przede wszystkim myślę, że największą wartością tej szkoły jest atmosfera wśród nauczycieli. Od razu zaskoczyło mnie tutaj to, że jak wszedłem pierwszego dnia, to naprawdę zyskałem mnóstwo nowych kolegów i koleżanek. Ale nie szkoły. O wszystkim mogę z nimi porozmawiać, zawsze mogę się poradzić bardziej doświadczonym kolegów, ale także też powiem, że uczniowie są tutaj bardzo dużą wartością. Nie ma żadnych takich większych problemów, fajnie się z nimi współpracuje. To tyle, no. Bardzo dziękujemy. Dobra.